W już od kilku tygodni słyszymy w Ewangeliach niedzielne kazanie na górze. To jest to wielkie kazanie Chrystusa w Ewangelii św. Mateusza, w którym Chrystus przekazuje nam nowe prawo. Mateusz chce nam powiedzieć, jak Mojżesz dał Izraelowi prawo na Synaju. teraz Chrystus przynosi nam nowe prawo, prawo wypełnione. Jest prawem trudnym, nawet można powiedzieć, że o wiele trudniejszym niż prawo, które dał Mojżesz. Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. Jest ten refren, który słyszymy w tym piątym rozdziale Mateusza i dzisiaj też. Ale wyobraźcie sobie, co, mieli, co mogli pomyśleć ci Żydzi, którzy słuchali wtedy Chrystusa. Słyszeliście, że powiedziano, czyli wam, wam, Pan Bóg dał wam prawo, a ja wam powiadam. Jak to jest możliwe? Jak, on, jak ten mistrz może zmienić prawa Bożego? Chrystus nie przeszedł, żeby zmienić, żeby znieść prawo, ale żeby je wypełnić. Na końcu Kazania na Górze Mateusz zanotuje. Ludzie byli zdumieni nauczaniem Chrystusa, bo mówił nie jak wszyscy. Mówił jak ten, który ma władzę. Mówił z autorytetem, bo wszyscy uczeni w piśmie powtarzali pewne prawo nauczone. Chrystus przynosi coś nowego, przynosi siebie. I dzisiaj dotykamy centrum tego kazania. Dzisiaj dotykamy to, co Jan Chryzostr nazywa koronę nauczania Chrystusa. Pierwsze, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Coś niesamowitego. Myślę, że my też, jak ci Żydzi, którzy wtedy słuchali Chrystusa, jesteśmy zdumieni. Jak to jest możliwe kochać nieprzyjaciela, jeżeli ja nawet przyjaciela nie kocham? Jak to jest możliwe? Doświadczenie każdego z nas jest takie, że Czyli Chcielibyśmy kochać. Jest to pragnienie naszego serca głębokie, że, że jest dobrze kochać. Chciałbym kochać żonę, męża, współbrata na parafii, takiego jakim jest. Widzę, że to jest pragnienie mojego serca, ale nie daje rad, Nie mogę. Jest pewna granica, którą nie mogę przekroczyć. Więc jak mogę kochać? Jak Pan Jezus może mi nakazywać miłości? Jest to samo, jak powiedzieć Chromemu biegaj. No nie może. I my też tu że nie możemy. Więc jak może Chrystus nam nakazywać coś, co jest niemożliwego? To jest pytanie zasadnicze tej Ewangelii. I myślę, że każdy z nas mógłby albo być zgorszony tą Ewangelią, albo po prostu jej nie słuchać. Chłopaki i ta Ewangelia nie jest moralizmem. Pan Jezus nie mówi nam, że musimy kochać, ale Pan Jezus tę Ewangelię wypełnił On sam. On jest jedyny który nie stawiał oporu złemu. On jest jedyny, który nastawił drugi policzek. On jest jedyny, który ostąpił i płaścił. On jest jedyny, który kochał nieprzyjaciela. A nie tylko słowem, pokazał nam to na krzyżu. Na krzyżu Pan Jezus pokazał nam to słowo, które dzisiaj słyszymy, wypełnione. Kochał mnie i Ciebie jako nieprzyjaciół, jako tych, którzy zabili go. On kocha nas taki, jakim jesteśmy. Dlatego to są, bracia i sostoje, i to jest ta dobra nowina, myślę, że przechodzi z tą Ewangelium. nie jest moralizmem, jest darem, jest prezentem. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że miłość jest notą teologalną, czyli szczepione przez Boga w duszach wiernych, aby ich uzdalniać do działania. Jest darem Boga, bez tego daru, bez tego prezentu nie możemy kochać. I dlatego myślę, że przykładem tej miłości do nieprzyjaciela, przykładem tego, który otrzymał ten dar od Chrystusa, jest kardyno Wiszyński. Przygotowujemy się do beatyfikacji wielkiego primata tysiąclecia. Chciałbym z Wami przytoczyć do wydarzenia, które się stało w 1944 roku, kiedy, jak wiemy, młody ksiądz Wiszyński był kapelanem AK w Laskach i wtedy był jakby e, świadkiem powstania warszawskiego. Dzisiaj znajdujemy się w katedrze, gdzie to powstanie, gdzie było serce powstanie, katedra, która widziała wiele zła, wiele tragedii ludzkich. I Wiśniński będą w Laskach, pełnego dnia, znajduje karteczkę na ziemi. Może przytoczę te słowa samego Wiśnińskiego, to jest zapiski jego, dwa zdania. Pisze Wiśniński. Już pod koniec powstania, idąc przez las, zobaczyłem stertę z popielonych kart, przeniesionych przez wiatr. Na jednej z nich został niedopalony środek, a na nim słowa: Będziesz miłował. Nic droższego nie mogła nam przynieść ginąca stolica. To największy apel walczącej Warszawy, do nas i całego świata. Apel i testament: Będziesz miłował. To są słowa kardynała Wiśnieńskiego, niesamowite. Czyli kardynał Wiśnieński w ten całym żół postania warszawskiego, który miał prawo się gorszyć miał prawo pytać Boga, po co to wszystko. On znalazł w tym, w tym słowie: Będziesz miłował. Znalazł klucz do zrozumienia tej tragedii. Tylko miłość tłumaczy nam, kim jesteśmy. I tylko w tym przekazaniu miłości znajdujemy siebie i znajdujemy sens naszej historii, naszego życia. Prosimy, bracia i siostry, w tej, w tej niedzieli o dar Ducha Świętego, o to, żeby Pan Bóg nas uzdalnia do tej miłości.